Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was wzór takiej jodełki z wzorem warkoczowym. To jest ten taki malutki wzór warkoczowy składający się z dwóch oczek, z czterech oczek, to znaczy dwa oczka na pomocniczą, dwa przerobić i tak dalej. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Ja tutaj przerobiłam cztery raporty na szerokość i cztery raporty na wysokość. Robiłam to włóczką Baby Merino Dropsa i przy tych czterech raportach na jeden raport mamy 20 oczek. 20 oczek to jest jeden raport. Momencik. Teraz lepiej chyba widać. Jeden raport to jest 20 oczek plus 5 oczek plus 2 oczka brzegowe. Te 2 oczka brzegowe nie są tutaj na szkicu zaznaczone. A więc mamy 4 raporty plus te 5 oczek plus 2 brzegowe. Baby Merino 3 mm i robiłam również to drutami o grubości 3 mm. I mamy około 30 cm. Przy czterech raportach, jeżeli będziecie robili podobną włóczką o tej samej grubości. Tak wygląda prawa strona tego wzoru. Tu mamy lewą stronę. Wzór bardzo ładny na wiosenne sweterki, bo ma ten taki ciekawy dosyć ażur, nie za duży. I do tego ten warkocz pomiędzy. Ja z Wami dzisiaj będę robiła jeden raport na wysokość i jeden na szerokość. Ja już tutaj zrobiłam na ten niemiecki kanał jeden raport i teraz będziemy robili razem drugi. Potrzebujemy oczywiście tą igłę pomocniczą albo zwykły taki drut, którymi robimy skarpetki, też może być do tego, możecie wziąć, czy jakąś agrafkę, ponieważ ten warkocz tutaj jest mały, ściągamy tylko dwa oczka. Rozpoczynamy pierwszy rząd oczkiem brzegowym, a następnie mamy ten szkic, skopiujcie sobie, ja może jeszcze powiem na temat tych oznaczeń tutaj, dla tych z Was, którzy pierwszy raz u mnie goszczą. W ten sposób zaznaczam oczka prawe, tu mamy oczka lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to są narzuty tutaj i tutaj mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Tu mamy warkocze, w ten sposób zaznaczam warkocz, które oczka przeniesione na igłę pomocniczą zostają przed robótką. Więc zaczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy jedno oczko lewe. Rząd pierwszy rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy jedno oczko lewe. Na zdrowie. Później mamy cztery oczka prawe. Cztery oczka lewe, raz, dwa, trzy i cztery. Kolejne dwa oczka, to są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Tu wkuwamy się od tej strony i przeciągamy włóczkę. Jedno oczko prawe, narzut, jedno prawe, narzut. I jeszcze raz jedno oczko prawe. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Wbijamy igły tu od tej strony i przeciągamy włóczkę. To są dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Następnie mamy cztery oczka lewe, trzy i cztery, cztery prawe, raz, dwa, trzy, cztery, jedno lewe i oczko brzegowe.
To był pierwszy rząd, rząd drugi i wszystkie rzędy parzyste przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drut. Pamiętajcie o tym, to jest ważne, żeby narzuty przerabiać na lewo. Rząd trzeci, oczko brzegowe i lewe oczko. Następnie mamy znowu cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzy lewe. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wkuwamy się od tej strony tutaj. I przeciągamy włóczkę. To były dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jedno oczko prawe i narzut. A następnie mamy trzy prawe oczka. Raz, dwa i trzy. I znowu jeden narzut. Jedno oczko prawe. Dwa razem ze skłonem na lewo. Trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy, cztery prawe, lewe i oczko brzegowe, które przerabiam zawsze na lewo. To był rząd trzeci, rząd czwarty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd piąty, oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko lewe i teraz przenosimy dwa oczka z lewego drutu na ten drut pomocniczy i zostawiamy przed robótką. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Raz i dwa. Następnie te dwa oczka z drutu pomocniczego przenosimy na lewy drut. I przerabiamy je również na prawo. Następnie mamy dwa lewe oczka. Raz i dwa. Dwa razem ze skłonem na prawo. Jedno oczko prawe i narzut. A następnie pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I znowu narzut, oczko prawe. Dwa razem ze skłonem na lewo. Tu wkuwamy się od tej prawej strony prawą igłą i przeciągamy włóczkę. Dwa lewe. Raz. I dwa. I znowu dwa oczka na igłę pomocniczą przed robótką. Dwa na prawo. Raz. I dwa. I teraz te dwa przenosimy z powrotem na lewą, na lewy drut. I przerabiamy je również na prawo. Przedostatnie oczko to jest oczko lewe. I oczko brzegowe. To był piąty rząd. Rząd szósty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Siódmy rząd. Oczko brzegowe i jedno oczko lewe. Następnie mamy cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Jedno lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jedno oczko prawe, narzut, siedem oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i 7. I znowu jeden narzut i oczko prawe. Narzut, prawe oczko, dwa razem ze skłonem na lewo,
jedno oczko lewe, 4 na prawo, 2, 3 i 4, jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To był 7 rząd, 8 przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Doszliśmy do ostatniego, 9 rzędu naszego wzoru, w którym to rzędzie wrabiamy ostatni raz nasz wzór. To znaczy rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy jedno oczko lewe i 4 oczka na prawo. Kolejnych 5 oczek przerabiamy na lewo. 2, 3, 4 i 5. I znowu 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4 i 5. 5 lewych. Raz, 2, 3, 4 i 5. 4 prawe. Raz, 2, 3 i 4. Jedno lewe i ostatnie brzegowe przerabiam na lewo. Pamiętajcie, że pierwsze jest, zdejmuję, to jest oczko brzegowe, które nie przerabiam, a ostatnie przerabiam zawsze na lewo. I w tej chwili jest ostatni, 10 rząd, gdzie przerabiamy wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu. 11 rząd zaczynamy tak samo robić jak pierwszy rząd. Jak widzicie, ten wzór jest bardzo łatwy do zrobienia, bardzo ładnie wygląda i przez to, że ma pomiędzy tymi warkoczami ten lekki ażur, można powiedzieć, że bardzo dobrze nadaje się na wszystkie rzeczy, które będziemy robili na wiosnę czy na lato. Jeżeli robicie z cieniutkiej włóczki, to oczywiście bardzo ładnie to wygląda. Zakończyłam już 10 rząd i 11, tak jak powiedziałam, rozpoczynacie identycznie tak jak rząd pierwszy. Ten szkic możecie sobie jak zwykle skopiować na Facebook i wydrukować. W ten sposób to wygląda po przerobieniu 2 raportów na wysokość i 1 raportu na szerokość. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że gościliście znowu na moim kanale i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.